przejściu parlamentarzystów do Parlamentu Europejskiego, między innymi w powiatach mikołowskim, rybnickim, w Ostrowcu Świętokrzyskim i na wschodnim Mazowszu. Mazowszu mamy wybory uzupełniające. Trzeba pomóc koleżance Izie Kloc, no i kolegom w całej Polsce, w tych trzech okręgach, żeby wygrali te wybory. Publicyści analizują kampanię wyborczą, która się odbywa w tych właśnie uzupełniających wyborach. No i tutaj plus dla PiS-u, bo jest PiS widoczny, a Platforma mniej, to prawda? Tak, ja widziałem to na własne oczy właśnie w Rybniku, w Mikołowie, w Ostrowcu. Platforma zachowuje się tak, jak takie rozleniwione, syte kocury już. Podobno jest mniej plakatów, billboardów. Nie za bardzo chcące już prowadzić tą kampanię wyborczą. Uważają, że im się wygrana po prostu należy. Nie wiem, czy to, ale pewno też podtekście jest takie trochę lekceważenie. Dopiero w dniu wczorajszym nastąpiło przebudzenie. No tak, bo pani minister była w Mikołowie, a premier w Ostrowcu. Oczywiście przypadkowe rozpoczęcia roku szkolnego, inauguracje przypadkowe zupełnie. Nikt nie wykorzystuje urzędów do kampanii wyborczej, co jest, powiem szczerze, zakazane, żeby wykorzystywać instytucje centralne, państwowe do kampanii wyborczej. No ale pani Kluzik-Rostkowska miała wczoraj rozpoczęcie roku właśnie w Mikołowie, czy na terenie tego okręgu wyborczego, a pan premier Tusk, no proszę zgadywać, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystko przez przypadek. Pan oczywiście premier widział, dotykał, przeglądał nasz elementarz. Dla pierwszoklasistów pan widział ten egzemplarz, tak, chociaż jeden. Widziałem. Jest pan zadowolony? Nie jestem zadowolony. Dlaczego? Dlatego, że to jest wszystko, to widać po tym elementarzu, po jego zawartości, to wszystko jest robione na kolanie. To wszystko jest robione na ostatnią chwilę. To jaki jest ten elementarz, będzie wychodziło w praniu, bo tak naprawdę poważnych konsultacji, poważnych weryfikacji, recenzji na temat tego podręcznika nie było. Ja nie chcę mówić tutaj o takich rzeczach jak infolinia otwarta przez panią minister Kluzik-Rostkowską, że rzekomo ci zainteresowani mieliby zgłaszać jakieś uwagi do tego podręcznika. Tak. To nie jest poważna konsultacja, to nie jest poważny przegląd, kiedy językoznawcy, kiedy rzeczoznawcy, kiedy fachowcy mogliby się na ten temat wypowiedzieć. Jest wiele zastrzeżeń wydawnictw. Jedno z wydawnictw kwestionuje autorstwo tego podręcznika, treści w nim zawartych. No wiele, wiele niewiadomych i to źle, że to tak na kolanie. Z jednej strony dobrze, że jest on nieodpłatny. To jest na pewno dobrze i będzie przekazywany na stan bibliotek szkolnych, ale z drugiej strony źle, że to wszystko tak na kolanie. Zmieńmy temat. Platforma Obywatelska ujawnia swoich kandydatów w wyborach samorządowych, zapowiada konwencję wyborczą, mówi o polszczyźnie na 20 września. A jaka będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości i kiedy? Niezwłocznie po zatwierdzeniu kandydatur przez Komitet Polityczny. A kiedy to nastąpi? Myślę, że to będzie ten najpóźniej przyszły tydzień. My 13 września mamy Radę Polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Domyślam się, że może być tak, że 13 września nastąpi taka finalna akceptacja listy do sejmików wojewódzkich. W związku z tym myślę, że jak zwykle wyprzedzimy tę platformę. Będzie ta prezentacja przed 20 września. Skoro 13 września jest Rada Polityczna, tak się domyślam, że to wtedy będzie. Rozumiem, że dzisiaj nie ujawni pan żadnych nazwisk. No niestety przed akceptacją Komitetu Politycznego. Nawet jedynek do sejmiku? Nie chciałbym, dlatego że to byłoby faux pas w stosunku do decyzji Komitetu Politycznego czy Rady Politycznej. Dobrze, to bez nazwisk, ale kim są potencjalni kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na prezydentów Opola, Kędzierzyna, Koźla? Bardzo doświadczone osoby. Bardzo często te osoby, które już zasiadały w sejmiku wojewódzkim, to jest część odpowiedzi na pana redaktora pytanie. Poza tym te osoby, które albo w kampanii wyborczej do Europarlamentu nam się bardzo dobrze sprawdziły, albo te osoby, które są w Prawie i Sprawiedliwości od bardzo dawna, czyli były członkami w tych cięższych czasach, wtedy, kiedy mieliśmy niższe poparcie i są z nami obecne. Ja cenię lojalność i cenię to, że dana osoba jest z nami nie tylko wtedy, kiedy mamy najwyższe z możliwych notowania, bo przypomnę, te notowania, które mamy w tej chwili, to są notowania
właściwie dwukrotnie wyższe niż te, z którymi szliśmy do wyborów w 2010 roku. Stąd rokuję, że będzie to dobry wynik, ale zamierzam oprzeć się na takich osobach, które są z nami i na trudne czasy były i teraz na te przyjemniejsze czasy pozostały. W jednym z wywiadów prasowych dla NTOP.pl też i dla NTOP powiedział pan, że wierzy pan w przełamanie i zdobycie przez PiS nie tylko prezydentury w Opolu, ale na 8 miejsc w sejmiku, a nawet 10. Minimum 8. Staram się liczyć realnie. Jeżeli mówimy o poparciu krajowym na poziomie około 40%, to ja odpowiednią ilość procentów niestety w naszym województwie odejmuję ze względu na historyczne uwarunkowania, tak to określę, albo socjologiczne uwarunkowania. Ale i tak odjęcie tej odpowiedniej ilości punktów procentowych pozwala śmiało myśleć o 8 mandatach. Będziemy robili oczywiście, ja na różnego rodzaju spotkaniach zakładam cele te najwyższe, o tak bym powiedział, i takie cele stawiam i sobie, i wszystkim członkom Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tych wyborach będą brali udział. Dlatego tym celem maksimum jest 10 mandatów, a myślę, że te 8 powinniśmy zdobyć. A jak w praktyce na Opolszczyźnie wygląda, czy jak jest realizowane zjednoczenie prawicy? Pytam dlatego, że Solidarna Polska straszy, że zarejestruje własny komitet wyborczy w wyborach samorządowych, bo ma to związek z przeciągającymi się ponoć rozmowami o wspólnym starcie z Prawem i Sprawiedliwością. To powiem źle, że straszy, bo nie na tym polega partnerstwo. Rzeczpospolita o tym napisała. No tak, rozumiem, ale ja odnoszę się do tych słów, że Solidarna Polska straszy. To jest moja interpretacja. Przepraszam, jeżeli tak jest, to źle się dzieje, że to z tego typu naciski są, o tak bym to określił, bo porozumienie i kompromis zawiera się zawsze w jakimś tam w oparciu o rezygnację ze swoich ambicji pojedynczych, żeby ten kompromis osiągnąć. Chodzi o miejsca na listach. Tak, i też tak też to rozumiem tutaj. No, wiadomo, że listy nie są z gumy. Jedynek nie jest więcej w jednym okręgu niż jedna. No tak to ma do siebie lista. Ja jestem optymistą. Myślę, że tutaj na Opolszczyźnie uda się osiągnąć taki kompromis, który rzeczywiście pokaże, że porozumienie jest możliwe i to wzmocnienie, połączenie sił, bo przecież temu służyło podpisanie tego warszawskiego porozumienia, prawda? Żeby osiągnąć lepszy wynik w porównaniu do tej nauczki z wyborów do Europarlamentu. Liczę, że tak będzie, że przyjdzie jakaś trzeźwość, że przyjdzie ten kompromis na liderów tych ugrupowań, które do PiS-u przystępowały. Ale wygląda na to, że bez Marcina Ociepy z Razem dla Opola i bez Patryka Jakiego, posła Solidarnej Polski, który wyraźnie popiera Arkadiusza Wiśniewskiego. No tak, tu dodatkowa przykrość związana z tymi negocjacjami, z tymi porozumieniami. Powiem, że nie cieszę się. No, bardzo, bardzo żal mi tego, że nie pójdziemy tutaj razem, jednym frontem, bo ja zawsze powtarzałem i powtarzam. Te wybory 2014 roku to jest historyczna szansa. Historyczna szansa dla Prawa i Sprawiedliwości i w mieście, i w województwie, żebyśmy odsunęli szkodników od władzy. I teraz, jeżeli kogo ktoś... Kogo pan ma na myśli? Platformę Obywatelską, a w sejmiku województwa opolskiego triumvirat, Platforma Obywatelska, PSL i mniejszość niemiecka. Tych szkodników od władzy trzeba po prostu odsunąć. No, oni już nic lepszego dla województwa opolskiego niż jest, nie wymyślą w mieście. No, też nie, nic, na nic lepszego Platformy Obywatelskiej tutaj nie stać. A w kraju podejściu Donalda Tuska do Brukseli? No to będzie... Jak się zmieni scena polityczna? Będzie burza w szklance wody, podejrzewam. Będzie w Platformie? No tak, tylko i wyłącznie w Platformie. Po tej burzy w szklance wody okaże się, że prawdopodobnie najbliższa, najwierniejsza Tuskowi osoba, czyli pani marszałek Kopacz, zostanie premierem, tak to rozpatruję. A szefem partii? Nieszczęście dla Polski, no bo to myślałem, że to będzie jakaś tam możliwość. To już nie chodzi o Platformę Obywatelską, tylko o to, co się w kraju dzieje.
I będzie to taka zmiana polegająca na tym, żeby tylko trwać i stołków nie oddać. To jest źle dla Polski. Jest pan blisko prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Często pan przecież bywa w Warszawie. Jak na górze w PiS-ie odebrano ten awans Tuska? To jest szansa, otwarcie nowe dla PiS-u też, takie niespodziewane? Powiem tak. Ta sytuacja była dynamiczna. Ona jeszcze miesiąc temu była zupełnie inna, bo Donald Tego się Tusk... chyba nikt nie spodziewał, tak do końca. Ja podejrzewam, że ciekaw jestem, czy Donald Tusk się spodziewał tego, bo jeszcze miesiąc temu, półtora miesiąca temu on zaprzeczał bardzo stanowczo, że jego nie interesują stanowiska w Europie, że on chce dokończyć polskie sprawy. I w związku wygłosił expose. Tak jest. No, to wszystko wskazywało na to, że jednak będzie. No, to albo to jest moje domniemanie czy pytanie, no, albo kłamał, wiedząc, że wszystko idzie w tym kierunku, żeby został przewodniczącym, albo rzeczywiście został zaskoczony tym poparciem Angeli Merkel, zgodą François Hollande'a i zgodą Camerona, premiera Wielkiej Brytanii. W związku z tym, no, tak to odbieram. Albo przyszło na niego zaskoczenie, albo niestety po raz kolejny no, nie mówił do końca prawdy Polakom. Reasumując, PiS ujawni kandydatów na płaszczyźnie w wyborach samorządowych po 13 września. Tak. I wówczas pewnie będzie okazja do dalszych rozmów. Dziękuję bardzo za dzisiejszą. Sławomir Kosowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, opolski lider tej partii, był gościem rozmowy. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.